Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć trochę o przyspieszeniu. Jest to pojęcie, z którym często możesz się spotkać w życiu codziennym, na przykład w kontekście samochodów. Możesz gdzieś przeczytać, że samochód marki Porsche model 911 przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w czasie około 3 sekund. Powiedzmy, niech to będą równo 3 sekundy na nasze potrzeby. Tak rozumiemy to, że z początku samochód spoczywał, a po trzech sekundach jechał z prędkością 100 km na godzinę i to jakoś charakteryzuje jego możliwości. A jak to się przekłada na przyspieszenie rozumiane w fizyce? No Po pierwsze tutaj mamy podane jedynie wartości prędkości, a więc tak naprawdę szybkość, podczas gdy prędkość jest wielkością wektorową, ale tutaj jakby w domyśle chodzi nam o ruch prostoliniowy i to w kierunku takim, w jakim ustawiony jest przód samochodu, prawda? Powiedzmy, że chodzi o prędkość 100 km na godzinę, nie wiem, na przykład na wschód, tak? I wówczas przyspieszenie jest również wielkością wektorową, oznaczaną literą A od angielskiego słowa acceleration, które oznacza właśnie przyspieszenie i zdefiniowane jest ono jako zmiana prędkości na danym odcinku czasu. Tak, rozwiniemy to. I mamy jakąś prędkość na końcu pomiaru, i mieliśmy jakąś prędkość na początku. Interesuje nas różnica między tym, co było na końcu, a tym, co na początku. I dzielimy to przez różnicę czasów, pokazywanych na przykład przez nasz stoper. Na początku stoper nie musiał wcale pokazywać zera, chociaż zwykle tak się przyjmuje. To nam mówi, ile czasu minęło od pierwszego pomiaru prędkości do ostatniego, do pomiaru na końcu. W przypadku naszego Porsche, naszego wspaniałego samochodu. Przyspieszenie to będzie powiedzmy, trzymajmy się tej notacji wektorowej, to będzie na końcu było 100 km na godzinę, a na początku było 0 km na godzinę samochód stał. Tak? Kierunek, ponieważ tutaj chodzi nam o wektor, był na przykład na wschód, niech będzie, a różnica czasów końcowego i początkowego to były 3 sekundy, czyli tutaj mamy różnica 100 minus 0, to jest, to jest oczywiście 100. Może teraz, żeby nam już było łatwiej trochę liczyć, to pamiętajmy, że chodzi o ruch prostoliniowy. Na wschód i zajmijmy się tylko wartością przyspieszenia, tak już bez tej, tego oznaczenia z wektorem, czyli tutaj mamy 100 km na godzinę, prawda? 100 minus minus 0, 100 km na godzinę na 3 sekundy, czyli 100, czyli około 33,3 km na godzinę i to wszystko jeszcze. Na sekundę. Dobrze, co to oznacza? Jak, jak należy rozumieć takie przyspieszenie? Więc o co chodzi? Tutaj to, co napisaliśmy sobie tutaj, mówi nam tylko tyle, że w każdej sekundzie samochód przyspiesza o 33,3 km na godzinę, czyli że w chwili równej 0 sekund, powiedzmy jego prędkość, czy jego szybkość, czy wartość jego prędkości to było 0. Kilometrów na godzinę, samochód spoczywał. Po jednej, po upływie jednej sekundy, jego szybkość to było już 33,3 km na godzinę. Po dwóch sekundach to było 66. No i ponieważ tu są te wartości zaokrąglone, no to już 7 km na godzinę. No bo tutaj konkretnie chodzi o 33,1 trzecią, tutaj już 66,2 trzecie. No a po upływie 3 sekund. Prędkość wynosiła już 100 km na godzinę, więc taki, taki zapis, że na każdą jedną sekundę przypada przyrost prędkości o 33 i mniej więcej 30 km na godzinę, tutaj jest zapisany w tej formie, że przyspieszenie to są 33,3 km na godzinę na sekundę, ale z drugiej strony takie jednostki. Które można by sobie też zapisać w formie, że to jest 33,3 km na godziny razy sekundy. No to tutaj i godziny, i sekundy to są jednostki czasu i tutaj jakoś to tak wygląda trochę dziwnie. Dlatego możemy sobie zamienić na przykład godziny na sekundy. Zamieńmy sobie. Jedna godzina to jest 3600 sekund. Dlatego nasze przyspieszenie równe 33,3 km na godzinę razy sekundę to jest 33,3 km na 3600 sekund razy sekundy. Tak często używanymi jednostkami przyspieszenia są metry na sekundę do kwadratu, dlatego zamieńmy sobie właśnie na, na te najczęściej używane jednostki. Tutaj mamy 33,3 przez 3600, natomiast kilometr to jest 1000 metrów, no, a tutaj mamy to wszystko przez sekundy razy sekundy, czyli sekundy do kwadratu. Tutaj te po dwa zera się skracają, a tutaj pozostaje nam 333 podzielić przez 36, to będzie tutaj 9 minus 4, 5 dalej, tak, 13 to jest 9, 90 się mieści dwa razy, minus 72, 18 w 180 się mieści pięć razy. Tak, 9,25, czyli tutaj mamy 9,25 metra na sekundę kwadrat. Metry na sekundę kwadrat to są takie najczęściej używane jednostki przyspieszenia w fizyce wyglądają jakoś tak normalnie. Tutaj mamy metry, tu jednostki czasu są w sekundach, taka nie tak jak tutaj, że mamy zarówno godzinę, jak i sekundy, ale tutaj jakby łatwiej jest zobaczyć ten intuicyjny sens, że w ciągu każdej sekundy samochód jedzie o 33,3 km na godzinę szybciej. Natomiast tutaj trzeba, jak się widzi w pierwszej chwili takie metry na sekundę do kwadratu, dlaczego tutaj w mianowniku są sekundy do kwadratu, no otóż można sobie to znowu tak samo zinterpretować, że w każdej sekundzie prędkość samochodu zwiększa się właśnie o 9,1 metra na sekundę. Czyli że znowu w pierwszej chwili w chwili równej 0 samochód spoczywa, po upływie jednej sekundy jedzie z prędkością 9,25 m na sekundę, po 2 sekundach jedzie z prędkością 2 razy 9,25 m na sekundę, czyli ile 18,5 m na sekundę, a po 3 sekundach. Jedzie jeszcze o 9,25 metra na sekundę szybciej, czyli ile to będzie? 18,5 dodać 9,25 to się równa 27,75 w wypadku metra na sekundę. Dobrze, gdybyśmy jeszcze chcieli sobie na przykład jeszcze, żeby lepiej uchwycić ten intuicyjny sens do przyspieszenia, Gdybyśmy chcieli sobie to zwizualizować, to narysujmy sobie taki, symbolicznie taki prędkościomierz tego naszego Porsche. No i tutaj mamy tak, w chwili t równej 0 prędkościomierz wskazywał tyle. W chwili t równej 1 sekundzie wskazywał tutaj, dokładnie no to 33,3 byśmy chcieli. I to po jednej sekundzie. Po dwóch sekundach prędkościomierz nam będzie pokazywał jeszcze o 33 i 1 trzecią więcej. 66 i 7 mniej więcej po dwóch sekundach. A w końcu po 3 sekundach będzie nam pokazywał 100 km na godzinę. Tak i z upływem czasu po, z początku pokazuje Jest takie wskazanie. Mija jedna sekunda i wskazówka już się znajduje tutaj. Po kolejnej, wskaz po kolejnej sekundzie znajduje się tu. I po jeszcze jednej znajduje się tu. Mam nadzieję, że pojęcie przyspieszenia i jednostek, w jakich. Ono jest wyrażane, stało się dla ciebie chociaż w miarę zrozumiałe i intuicyjne. A w kolejnych filmikach przejdziemy do przykładów.